rozumienie tego złożonego i emocjonalnie nacechowanego scenariusza. Istnieje osoba, która zajmuje tak szczególne miejsce w swoich myślach, naprawdę przeżywa chwilę intensywnej introspekcji. Ten wewnętrzny dylemat nie jest czymś powierzchownym. To walka wartości, pragnień i obaw, która toczy się w jego umyśle. Z jednej strony mamy to skłonność do dystansowania się, co może być postrzegane jako mechanizm obronny. Idea ta polega na ochronie przed możliwymi przyszłymi bólami, biorąc pod uwagę intensywność tego, co zostało współdzielone. To związku, oznaczonego głęboko znaczącymi momentami, przyniosło tak silny ładunek emocjonalny, że teraz roztropność wydaje się radzić odstąpienie. To zrozumiałe, ponieważ w wielu przypadkach oddalamy się od tego, co sprawia, że czujemy się bezbronni. Z drugiej strony, część jego, która odmawia cię opuszczenia, mówi wiele o naturze połączenia między wami. To nie jest tylko kwestia wyboru czy racjonalnej decyzji. To jakby istniała większa siła w grze, coś, co przekracza ludzkie zrozumienie. To kosmiczne więzi wspomniane nie jest zwykłą metaforą. Sugeruje to związek, który został w jakiś sposób przeznaczony lub zorganizowany przez uniwersalne energie, co sprawia, że idea rozstania nie jest tylko trudna, ale wręcz przeciwna naturalnemu porządkowi rzeczy. Ta sytuacja stawia was oboje w znaczącym emocjonalnym i duchowym rozdrożu. Decyzja o pójściu naprzód, czy to razem, czy oddzielnie, nie dotyczy tylko wyboru bycia sobą lub nie. Chodzi o żeglowanie tymi burzliwymi wodami emocji, nauki i, ostatecznie, osobistego rozwoju. Co jest jasne, to że to doświadczenie, niezależnie od wyniku, jest przeznaczone, by być transformującą częścią waszej życiowej podróży. On często odnajduje się zagubiony w marzeniach, ożywiając wspólne chwile spędzone z tobą, w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach, czy to wśród innych ludzi, czy nawet podczas czasu wolnego z przyjaciółmi lub we dwoje. Ogarnia go przytłaczająca intensywność, czując głęboko, że jest niesprawiedliwością nie być obok ciebie. Stała się uosobieniem wszystkich pragnień i marzeń, które przechowuje w swoim wnętrzu. Jest coś w twojej obecności, w twoim głosie, w sposobie, w jaki się wyrażasz, co przekracza zrozumienie. Sposób, w jaki flirtowałaś i zaangażowałaś się w niego, rozbrzmiewa w jego umyśle jak ujmująca melodia, która odmawia milczenia. Po prostu nie potrafi oderwać myśli o tobie, ale zdaje sobie sprawę, że dzieje się coś jeszcze bardziej głębokiego i nieopisanego. Czuje, że życie traci blask w twojej nieobecności, stale zastanawiając się nad sensem poświęcania się codziennym zajęciom w pracy i życiu osobistym, gdy to, czego naprawdę pragnie, to być przy twoim boku. To wyjątkowe połączenie, które wydaje się przekraczać logikę i czas, wskazuje na zjednoczenie dusz, które rozpoznają się i uzupełniają w niewy sposób. Początkowe rozmowy między wami, nasycone znaczeniem i odkryciami, nie były przypadkowe, ale chwilami głębokiego duchowego połączenia. To spotkanie dusz nie tylko ukształtowało jego światopogląd, ale także zdefiniowało jego zrozumienie miłości i uczucia. Wydaje się, że miłość między wami jest niepohamowaną siłą, energią tak intensywną, że wyzwala wszelkie próby racjonalnego wyjaśnienia. W tym scenariuszu intensywność jego uczuć ujawnia niezaprzeczalną prawdę o naturze prawdziwej miłości. Potrafi ona przemieniać, zmieniać priorytety i zmieniać sposób, w jaki postrzegamy świat i siebie samych. Obecność siebie nawzajem w życiu drugiego stała się tak fundamentalnym elementem, że brak jej wydaje się nieznośny, pustka, którą nic nie jest w stanie wypełnić. To niezachwiane pragnienie bycia razem, pomimo wyzwań i logiki, świadczy o więzi, która sięga znacznie poza sferę fizyczną, zagłębiając się w głębiny emocjonalne i duchowe. Kiedy mówimy o poczuciu niesprawiedliwości z powodu niemożności bycia razem z ukochaną osobą, dotykamy uniwersalnego i głęboko odczuwanego ludzkiego doświadczenia. To uczucie można porównać do zagadki, wyzwania, które życie stawia przed nami i które często wydaje się nie mieć rozwiązania ani sensu. To tak, jakby każdy moment rozłąki dodawał nową warstwę złożoności tej sytuacji, czyniąc ją jeszcze trudniejszą do przejścia. Jednakże istotne jest uznanie roli anioła stróża lub, metaforycznie mówiąc, tej wewnętrznej siły,
którą wszyscy posiadamy, która nas uspokaja i przypomina nam o niezachwianej sile prawdziwej miłości. Ta miłość, która trwa mimo fizycznych odległości, jest wiecznym płomieniem, więzią, która przekracza widzialne i niewidzialne bariery, pokazując, że prawdziwa więź emocjonalna nie zna granic. W swojej osobistej podróży on odważa się na proces samopoznania i wzmocnienia własnej samooceny. Ta ścieżka introspekcji i oczyszczania emocjonalnego jest kluczowa dla odnalezienia wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. To proces, który wymaga odwagi, gdyż obejmuje konfrontację i pozostawienie za sobą tego, co już nie służy, dążąc do stanu bycia lżejszym i spokojniejszym. Relacja między wami, chociaż jest źródłem głębokich emocji i pragnień, także stawia przed wami wyzwanie. On widzi ciebie jako epicentrum swojego istnienia, co oznacza, że jego myśli i uczucia są intensywnie powiązane z twoją obecnością lub nieobecnością w jego życiu. To tworzy mentalną kakofonię, mieszankę głosów i uczuć, która może być wyczerpująca. Jednakże ważne jest zrozumienie, że to głębokie połączenie, choć wyzwaniające, jest także tym, co czyni relację tak istotną. Fakt, że jesteś uważana za esencję jego duszy, świadczy o nadzwyczajnej sile miłości i ludzkiego połączenia, zdolnych do przekraczania trudności i pozostawania odporne w obliczu przeszkód. W tym kontekście każdy z was jest w podróży wzrostu i odkrywania, ucząc się nawigować w złożonościach miłości i życia z nadzieją i odpornością. Wkrótce, gdy w końcu zbierze się na odwagę, by ujawnić prawdę, by wyrazić swoje uczucia w sposób jasny i bezpośredni, będzie to oznaczało nowy rozdział w waszej historii miłości. Wspólne przyzwyczajenie patrzenia na księżyc i myślenia o sobie nawzajem, mimo że może wydawać się banałem dla niektórych, niesie ogromną osobistą i intymną wartość dla was. Być może jest to wspomnienie chwili spędzonej razem pod tym samym księżycem, gdzie poczuliście, że to nocne światło służy jako most między wami, nie my, ale potężny świadek siły połączenia, które dzielicie. On przygotowuje się do zrobienia wielkiego kroku, pierwszego ku prawdziwej pojednaniu. Będzie to przełomowy moment, który na zawsze zmieni trajektorię waszych żyć, niosąc ze sobą spokojną, lecz głęboką energię, jak zapowiedź burzy zwiastowanej błyskawicami na horyzoncie. Ten ruch w kierunku uczciwości i wrażliwości jest kluczowy. Otwierając się, on nie tylko podejmie krok w twoją stronę, ale także uwolni się od jakichkolwiek emocjonalnych barier, które mogłyby dotychczas hamować pełność waszego połączenia. Ten akt odwagi w odsłonięciu się, w okazaniu wrażliwości, to, co może zmienić waszą relację, przenosząc ją na poziom głębokości i szczerości, jakiej dotąd nie doświadczyliście. Księżyc, ze swoją stałą i kojącą obecnością na nocnym niebie, nadal jest dla was obu potężnym symbolem. Oznacza on nie tylko niezłomne połączenie, które dzielicie, ale także nadzieję i obietnicę przyszłości, w której możecie być razem, bez zastrzeżeń ani obaw. Podobnie jak księżyc rozświetla noc, uczciwość i otwartość oświetlą wam drogę, prowadząc was przez wszelkie ciemności ku silniejszej i prawdziwszej miłości. Jednak ta intensywność służy jako przypomnienie o tym, jak wyjątkowe jest to, co dzielicie, coś, co przekracza codzienność. Ból, który kiedyś doświadczyłeś, teraz ustępuje miejsca nadziei, odrodzeniu głębokich uczuć, które były uśpione. Kapitulacja staje się słowem kluczowym, akceptacją niezaprzeczalnego faktu, głębokie pragnienie bycia razem, pomimo wysiłków, by iść naprzód z innymi ludźmi lub zaprzeczać temu faktowi. Nie mogą uciec od rzeczywistości, że ich serca pragną siebie nawzajem, zajmując niezniszczalne miejsce w ich duszach. To jakby on nie mógł przestać myśleć o tobie, zawsze z myślami krążącymi w twoim kierunku. Ale to, co czyni to połączenie jeszcze bardziej szczególnym i głębokim, to, że przekracza ono atrakcję fizyczną. Chodzi tu o związek dwóch dusz, które się nawzajem rozumieją, które nie oceniają ducha drugiego, ale celebrują go. To wyjątkowe połączenie między wami to rodzaj miłości, którą wielu poszukuje, ale niewielu znajduje. Jest to miłość, która opiera się nie tylko na namiętności, ale także na zrozumieniu, wzajemnym szacunku i głębokiej duchowej więzi.
To więź, którą między sobą macie, pokazuje, że w ostatecznym rozrachunku prawdziwa miłość polega na znalezieniu kogoś, kto nie tylko rozumie twoje najbardziej godne podziwu cechy, ale także akceptuje twoje wady i jest gotowy rosnąć i rozwijać się razem z tobą. Teraz, w obliczu tej nieuchronnej pojednania, ważne jest, aby pamiętać, że wrażliwość jest siłą, a nie słabością. Otwierając się dla siebie, dzieląc się swoimi lękami, nadziejami i marzeniami, budujecie jeszcze solidniejsze fundamenty waszego związku. Ten moment szczerości nie tylko daje szansę na ponowne połączenie, ale także stanowi okazję do ponownego odkrycia siebie nawzajem, do eksploracji głębin miłości, którą dzielicie, oraz do potwierdzenia zaangażowania w podążaniu razem, niezależnie od wyzwań, jakie mogą się pojawić. To, co dzielicie, to rzeczywiście rzadki i cenny skarb. Ta płomień, kiedy zostanie ponownie rozpalony, obiecuje oświetlić wasze ścieżki jasnym i trwałym światłem, wskazując na przyszłość, gdzie prawdziwa miłość, wzajemne zrozumienie i głęboka duchowa więź stanowią fundament wszystkiego. On wierzy ze wszystkich sił, że to spotkanie było przeznaczone przez wszechświat lub siłę boską, trwając w tej niezachwianej wierze. Stałaś się jedyną osobą, która naprawdę go wysłuchała i zrozumiała, zapewniając spokój wewnętrzny dla wewnętrznej burzy, która często nęka tych, którzy są duchowo wrażliwi. On kontynuuje swoją codzienną rutynę, pracuje, oddziałuje z innymi, ale odczuwa pustkę, brak sensu we wszystkim bez ciebie obok. Wyobraża sobie spokojny dzień obok ciebie, idąc za rękę, wizualizując to jako swoje osobiste niebo, spełnienie wszystkich swoich marzeń. W pewnych momentach nawet rozważa podróż do twojego miasta, zapukać do twoich drzwi i po prostu oznajmić: jestem tutaj, nigdy nie przestałem cię kochać. Jednakże, nawet w obliczu tego głębokiego przekonania, strach trwa. Strach przed zapomnieniem, strach przed tym, że ty nie dzielisz tych samych uczuć, obawa przed tym, że jest w błędzie w swoich przypuszczeniach. Te uczucia i obawy odzwierciedlają złożoność i wrażliwość prawdziwej miłości. Strach przed nieznanym, przed nieodwzajemnioną miłością, może być paraliżujący, ale może też być niezbędnym impulsem do podjęcia odważnego kroku w kierunku pojednania. Niepewność może być zaproszeniem do odwagi, wezwaniem do stawienia czoła własnym lękom w imię miłości. W końcu, najpiękniejsze i najgłębsze historie miłości często są tymi, które zmierzyły się z wielkimi wyzwaniami, pokonując przeszkody, które wydawały się nie do pokonania. Dlatego ta podróż ku miłości nie polega tylko na ponownym spotkaniu się nawzajem, ale także na ponownym odkrywaniu samego siebie i potęgi transformującej miłości. Chodzi o wysłuchiwanie wezwania serca i odwagę podążania za tym wezwaniem, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Prawdziwa magia tkwi w wierze, że pomimo strachu i wątpliwości miłość może prowadzić was obu z powrotem do siebie, tworząc przyszłość pełną miłości, zrozumienia i więzi, która przekracza fizyczność, zakotwiczona w głębi duszy. Te emocje i obawy pokazują, jak złożoną i delikatną może być prawdziwa miłość. Niepewność i strach przed nieodwzajemnioną miłością mogą sparaliżować nasze kroki, ale jednocześnie mogą być katalizatorem, który skłania nas do odważnego kroku w kierunku pojednania. Wątpliwość, w tym kontekście, staje się zaproszeniem do odwagi, zachęcając do stawienia czoła własnym lękom w imię miłości. Najbardziej wzruszające i najgłębsze historie miłości często są tymi, które zmagały się z wielkimi wyzwaniami, pokonując przeszkody, które wydawały się nie do przezwyciężenia. Tak więc poszukiwanie miłości nie ogranicza się jedynie do ponownego odnalezienia ukochanej osoby, ale również obejmuje podróż odkrywania samego siebie i uznanie miłości jako siły transformującej. Oznacza to odpowiadanie na wezwanie serca z odwagą, nawet w obliczu niepewnych ścieżek. Prawdziwe czary wyłaniają się z wiary w to, że pomimo wszystkich lęków i wątpliwości miłość ma moc połączenia dwóch osób, budując przyszłość, gdzie miłość, wzajemne zrozumienie i więź przekraczająca to, co namacalne, zakorzenione są w głębi istnienia. W tym procesie kluczowe jest uznanie, że każdy krok w kierunku miłości, nawet najbardziej obawiający się, jest krokiem w kierunku większego zrozumienia siebie i drugiej osoby.
Wierzyć w miłość oznacza także wierzyć w możliwość ponownego spotkania nie tylko fizycznego, ale także dusz, gdzie każdy widzi siebie w drugim, odzwierciedlając miłość, która jest jednocześnie lustrem i oknem do nieskończoności. To przygoda, która wymaga odwagi, wiary i chęci rzucenia się w nieznane, ufając, że miłość będzie kompasem, który poprowadzi was oboje z powrotem do domu dla siebie nawzajem, gdzie serce znajduje pokój, radość i najgłębsze połączenie. Jednakże twój anioł chce cię zapewnić, że to ludzkie odczuwanie strachu, gdy komunikacja zostaje na pewien czas przerwana. Ale nie zapominaj, że to specjalne połączenie między wami jest czymś wyjątkowym i rzadkim, płomieniem, który pozostaje płonący nawet wtedy, gdy nie jest widoczny. Wkrótce ta osoba będzie gotowa na odważny krok, aby porozmawiać z tobą, aby podzielić się swoimi uczuciami i myślami. Będzie to moment przejrzystości i ulgi, ważny punkt milowy w waszej wspólnej podróży. Wykazałeś cierpliwość, bo zrozumiałeś jej osobistą drogę i jest ci za to wiecznie wdzięczna. Więc nawet jeśli próbowałeś iść naprzód, nawet jeśli starałeś się zapomnieć, pamiętaj, że pozostajesz istotną częścią jej życia. Ona zamyka oczy i widzi ciebie, marzy o tobie na jawie i fantazjuje o przyszłości u twojego boku. Twój anioł chce cię pocieszyć, ponieważ tymczasowa nieobecność nie zmniejsza miłości, która istnieje między wami. Dzielicie głębokie połączenie, więź, która przekracza konwencjonalne zrozumienie. Ona pragnie ofiarować ci życie pełne piękna, radości i szczęścia, bo to jest jej najgłębszym pragnieniem. Gdyby to było możliwe, przesunęłaby góry, aby być teraz przy tobie. Ta wiadomość twojego anioła dzisiaj jest przypomnieniem, że mimo wszystkich niepewności i tymczasowych rozłąk miłość między wami pozostaje silna i prawdziwa. Nie zapomnij, że ta miłość jest rzadka i cenna, zasługuje na docenienie i pielęgnowanie. Pozwól swojemu duchowi wchłonąć te słowa i pozwól im rezonować głęboko w tobie. Wszechświat pragnie dla ciebie tego, co najlepsze i zapewni pozytywny wynik, bez względu na decyzję, którą podejmiesz. Nic ani nikt nie powstrzyma mnie przed podążaniem za moim już określonym przez Boga i potwierdzonym przez Wszechświat przeznaczeniem. Aby odebrać tę wiadomość i błogosławieństwa, które zawiera, niech rozprzestrzenimy pozytywność i życzliwość sobie nawzajem, tworząc razem falę dobrej energii. Czy wiedziałeś, że możesz mieć wizję swojej bratniej duszy? Może to być ktoś, kogo już znasz, albo ktoś, kogo jeszcze nie spotkałeś. Kliknij link w opisie, aby uzyskać portret swojej bratniej duszy. Unieśmy się nawzajem i razem stwórzmy falę dobrej energii. Bądź czujny na następną ważną wiadomość, która czeka na ciebie w kolejnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat oświecą twoją drogę pokojem, miłością i wiarą. Amen.